Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest trzeci odcinek z naszej serii Zagrajmy w Mortal Kombat. No i moi drodzy, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy sobie rozdział 5, gramy jako Liu Kang w tym rozdziale, bardzo lubię tą postać, jest strasznie szybki. No i jak pamiętamy, Liu Kang jest z zakonu Shaolinów, ale bijemy się z Ermakiem. Ermak posiada moc telekinezy i on naprawdę, no jest cholernie niebezpiecznym przeciwnikiem, a dlaczego, to się w fabule jeszcze później dowiecie. Kurde, uwaga. Kurde, o kurde, no właśnie, widzicie co on z nami robi, co chce dosłownie. Ajaj, no jeszcze zmarnowałem Xera, po prostu pięknie. Kurde, jak się fireballa wyprowadzało, nie pamiętam. Liu Kang właśnie potrafi władać ogniem, ale za cholernie pamiętam jak się te fireballe wyprowadzało. Kurcze, pozapominało się już te kombosy, pozapominało, ale dobra. Czekajcie, dobra, będę klikał na przypał, może mi się uda, o kurde. Oj, 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 on ma Xera, niedobrze, jak Ermak użyje Xera, to jest już koniec. Dobra. Nie, ostrożnie. Dobra, mamy to. Liu Kang wins. Dobra. Głos narratora jest świetny. Jakim jest narrator, tak jak mówiłem, to się później dowiecie, bo to fabularnie też. No, zobaczycie, jak ta postać się pojawi, to wam o tym powiem, że ona jest narratorem. Dobra. Kurde, obrywaj, dziadu. Za cholerę nie pamiętam, jak się wyprowadzało, kurczę, tego fireballa, no. Nie przypomnę sobie chyba. Dobra. Ale jedziemy w miarę tego Ermaka, dajemy sobie radę. No ale przypominam, gramy na łatwym od poprzedniego odcinka, bo... O! Jak ja to zrobiłem? Miałem pojęcie, jak zrobiłem tego fireballa. Kurde, ale jakoś zrobiłem, dobra. Może sobie później zobaczę na necie, jak wyprowadzić fireballa. Dobra, dobry blok. O nie, my w tym rozdziale się zmierzymy z tą osobą, o której myślę. Oj, niedobrze, oj, niedobrze. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, że my się z tą osobą zmierzymy. Ajaj, karamba. Dobra, overhaul. Mamy to, nice. Realm will not fall into your master's hands. He is a greater threat than anticipated. I will ensure he does not reach the final challenge. Remember Bo Raicho's teachings. For my vision to be realized, you must not let emotion overpower you. Your visions, what causes them? My future self sent them to me, perhaps to ensure some outcome. Or to prevent one. He must win. He must win. Those are my last words before I die. I believe it is you who must win. This amulet was forged by the Elder Gods. It cracked here in the present after my first vision. If we choose wisely, the future will be secured and the cracks healed. I trust you will make the right decisions. We must trust in the Elder Gods, Liu Kang. Good. Show me more. Do not underestimate me, Shaolin. No spoko, spoko, Kitanka, dobra. Okej, okay, no to lecimy, moi drodzy. Liu Kang kontra Kitana, spoko. Okej, okay, ale widzieliście, Liu Kang aż się bawił z nią po prostu. No, nie wiem, czy ją zlekceważył faktycznie, czy po prostu do Kitana faktycznie Liu Kangowi nie da rady. Zobaczymy, no mam nadzieję, że wygra bez problemu tą walkę, ale Kitana, wiecie, no to jest dobra postać. Ogólnie nie biliśmy się chyba póki co z żadną taką słabszą postacią, pomijając Barakę. Baraka i Sektor to są takie dwie postacie, które w sumie są takie średniawe. I Cyrax, w sumie Cyrax też jest taki mechowy trochę. Ale tak, no to biliśmy się z każdą dobrą postacią. Dobra. Może X-Ray? Jest! Pokażę wam X-Ray, dobrze. Siadło. Chodź, aaa, dobra, dostał, pięknie. Znaczy dostała. Wow. Okej, okay. Piękna buła na twarz. No i dobra, moi drodzy, jeszcze jedna runda, lecimy. Round 2, fight! Dobra.
kurde. Najgorzej, że te postacie mogą blokować, to dlaczego w moje ciosy blokujecie? Dobra, o kurde. Okej, okay. Ajaj, ostrożnie. Dobra, ładnie. Aj, kurde. W ogóle Luke strasznie śmieszne dźwięki wydaje, jak taki typowy Shaolin, jak się bije, takie wiecie, ła, 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 jak Bruce Lee, albo ktoś taki. Chociaż nie, Bruce Lee nie był chyba Shaolinem, nie? Nie, raczej nie. Pięknie. O kurde, uwaga, uwaga. Ojej, dostałem z obcasa w twarz. Dobra. Mamy to. I am impressed. Do it. Do what? Kill me. Why would I do that? I came to kill you. I have failed my father, my emperor. Shao Kahn is your father? I have disgraced him. You must kill me. I will not. This encounter never took place. You have disgraced no one. I hope we meet again. Under different circumstances. Only one Earthrealm warrior remains. The Shaolin, Liu Kang. Is he ready to bear such a heavy burden? Earthrealm's fate is in his hands. Your opponent will be... Scorpion! I do not fear you, demon. Fighting with Scorpion, the sorcerer Quan Chi! No i kolejna cholerna, zrąbana, podwójna walka. Więc za dużo tego jest w tej fabule. Ja pierdzielę, nie, znowu się będę irytować. Zarąbiście? No dobra. Miejmy nadzieję, że pójdzie bez większych problemów. No nie, 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 nie. Proszę mi tutaj, proszę mnie nie irytować. Nie, jeszcze kłączki, kurde. No właśnie, on jest niestety czarnoksiężnikiem, tak jak powiedział Shang Tsung, i on tutaj będzie naparzał naprawdę nieźle czarną magią w nas. Musimy uważać. Ja już nie mam pół HP? Aha, no to zarąbiście, super. Ja pierdzielę. Szlak mnie zaraz trafi po prostu z tą grą. Obrywaj, dobra. Poszedł X-ray, a nie, no ja mam za mało HP, moi kochani. Ta runda to już jest raczej przegrana. Nie, no nie cierpię podwójnych walk, to jest taki ściek po prostu w tej fabule. Po co oni zrobili te podwójne walki? Przecież to się tylko idzie irytować. Dawaj, kurde, Luke, taparzaj. Dobra. Nie, no, nie, raczej, nie, nie ma, nie było już szans na tą rundę. Dobra. Jeszcze tacy dwaj ciężcy przeciwnicy, no. Kurde. Dobra, najlepiej, mówię, przeszpilić najlepiej do ściany i patrzcie. Oj, kurde, dobra, ale i tak dużo oberwał. No, fajnie, fajnie, fajne kombosy, no, super. W ogóle to nie jest takie trochę nieuczciwe, że się bijemy 2 na 1. Halo, Shang Tsung. Gdzie jest twoja uczciwość? Ja pierdzielę, przecież ja tego nie wygram, to nie masz szans po prostu. Ale dobra, halo, no kampanię przeszedłem na PS3 na normalu, więc chyba powinienem dać radę tutaj na łatwym. Nie wiem, skill be spadł chyba. Dobra. No wciskam ten blok, a nie wiem, gra mi jakoś nie reaguje na ten blok, czy ciul wie co. No super, jeszcze zmarł, nie, dobra. Widzicie jak oni mnie jadą jak psa po prostu. Nie mam pytań. No, super. Dobra, moi kochani, robię tu cięcie, widzimy się za chwilę, jak ogarnę tę walkę. Dobra, jestem po cięciu, mam to. You have done well, but the tournament is not yet over. Goro. What's a Goro? Liu Kang. It has been years since an Earthrealm warrior has progressed this far. But the reigning champion is far beyond your ability. To the lair with you! Hmm.
No to niedobrze, gdzieś nas wysłali do groty. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Kurde. A chyba będzie jakaś walka za chwilę, bo... Trochę to jest głupie, wiecie, że w tej grze jakby cutscenki nie są renderowane w czasie rzeczywistym, tylko są nagranymi filmikami. I to jest takie trochę mechowe. Bo wygląda to naprawdę średnio i przez to gra się mega zacina. I know who you are. I am ready for you. I will give you a warrior's name. No i mamy Goro, moi drodzy. Jest naprawdę kozak. Nie wiem jak na łatwym. Raczej nie powinien być jakimś większym problemem. Dobra, nic nie mówiłem. Ale musimy uważać, jak widzicie, jest to właśnie... Goro jest przedstawicielem rasy Shokan, czyli właśnie czterorękich potworów. Tak samo jak Shiva wcześniej była. Ja pierdzielę, nie mam pytań. No co to ma być? Genialnie. XD? Coś mówiłem, że to nie będzie problem? Ja pieprzę! Dlaczego ta gra się robi taka hardkorowa? No co mi zabiera 1/4 HP jednym kombosem? No, to nie jest jakieś takie poryte? Ała. Jego się chyba w ogóle blokować nie da nawet. Dobra. Dajemy radę, o dobra, nie dajemy rady chyba. No ja pierdzielę, ej to jest jakaś przesada. Obrywaj dziadu, buła, au kurde. Jeszcze jak ona mnie użyje X-ray to będzie śmiesznie już w ogóle. Dawaj go Liu Kang. Kurde. Jeszcze, ja wiem, że walę te same kombosy, mam to gdzieś. I don't care. Nie. Ej, dupa. Dobra, wracam po cięciu jak ogarnę tą walkę. Dobra, moi kochani, mam to! Udało się. Niepodważalne zwycięstwo, aż mi się udało walnąć. Remains. Face me in mortal combat. So be it. No i lecimy z Shang Tsungiem, moi drodzy. Kurde, Liu Kang bije się naprawdę z takimi bossami, można powiedzieć. Dobra. Ogólnie Shang Tsung jest o tyle ciekawą postacią, moi kochani, że on kopiuje ruchy innych postaci. On nie ma jakby swoich własnych ataków. Także tutaj trzeba uważać. Chociaż wydaje mi się, że starszy Shang Tsung, bo jakby jest młody i stary Shang Tsung. Ale to jeszcze później zobaczycie. Zresztą, no to nie jest spoiler, bo to możecie wywnioskować po nawet jego awatarze tam na górze. Koło jego paska zdrowia, więc no mówię, to nie jest jakiś tam wielki spoiler, że wam to powiem. Ale tak czy siak, tak jak mówię. No zobaczycie. Po prostu Shang Tsung kopie ruchy, ale chyba nie ten stary, tylko młody. Z tego co pamiętam, no, ale to jeszcze. No i zablokował mojego X-raya, no po prostu super. Ale powiem wam, że wiecie co, 3 razy buła naprawdę dobrze działa, 3 razy buła. Nie, ty cholerna pało jedna. Co on mi zrobił? Ja pierdzie, mi wysłał pół HP. Nieźle. No dobra. Byle żeby wygrać walkę, mogą być 3 rundy, ale byle żeby wygrać walkę. Może chwytem, czekajcie. No super, daj mi się ruszyć, staruchu jeden. Aha, XD. No pff. Zarobista walka. Dobra, lecimy jeszcze raz. O, widzicie? Zamieniliśmy przed chwilą w Liu Kanga. I właśnie na tym polega moc Shang Tsunga skubany. Kurde, ja bym chciał go chwycić, no halo. On się nie daje chwycić w ogóle. Dobra, coś tam dostał. Super. O, właśnie, widzicie? Nie, ja nie chciałem kontry walić, ja pierdzielę zmarnowałem. Co jest tutaj? Co to było? Zabrał mi cały HP jednym atakiem, no super. Halo, no! Daj się ruszyć! Dobra, cięcie. Dobra, moi drodzy, jestem po cięciu, wygrałem już walkę, chciałem jeszcze ten X-ray pokazać na koniec. Dobra. Liu Kang wins. Mamy to. Say it. Uh,
I concede. Yeah! Well done, my friend. He has saved Earthrealm. Kurde, same trudne walki dzisiaj, Mike, fajnie, naprawdę. 500 years I have waited. Now I must wait 500 more. My lord, all is not lost. Curse the elder gods in their tournament. I should have taken Earthrealm by force. But I am bound by their rules. Rules that cannot be broken. My lord! Kill him. But what if the rules were changed? Kitana! Continue. No i mamy rozdział 6, Jax. I do not understand why my amulet is further damaged. He must win. If not Liu Kang, then who? You got me. Not sure anybody could have done what he did. Made Shang Tsung look like a chump. Here to congratulate us on our victory, sorcerer. What? Shang Tsung? You have been revitalized, I see. I didn't realize your master was in the habit of rewarding failure. The Emperor has an offer, Raiden. A new tournament. I see no reason to participate in any plan of yours. The Emperor proposes a single tournament to replace the current system of 10. It will be held in Outworld. If Earthrealm does not win, Outworld will absorb it. But if Earthrealm wins, Shao Kahn will abandon his claim to it. Forever. Give your emperor my regards. What we must do. Anybody get the number of that? Wait, where's Sonya? Shang Tsung has taken her. We've got to find her. We must follow them. Shang Tsung has made it clear that Earthrealm will be under constant threat unless I agree to a new tournament. Another vision? Yes. I saw Liu Kang win the proposed tournament. I believe we must attend. But my earlier vision of your victory over Shang Tsung was not the solution I sought.
Therefore, this premonition must show an event I need to change. Perhaps he must win refers to another. Hear me, Elder Gods. I accept the terms proposed by Shao Kahn. We go to Outworld. Assume that's the big man himself. The wrestler guy with the cow skull on his head? And why aren't the Kung Fu twins here helping us? I sent Liu Kang and Kung Lao to free their Shaolin masters. I expected Sonya Blade to be here with Shang Tsung. She better not have a scratch on her. Wait, this is a tournament! Ah, the Earthrealm delegation has arrived. And we have a volunteer for first combat. What? The tournament will begin! Jackson Briggs, you will face Baraka! Damn you, but... My blade will find your heart. No to lecimy, moi drodzy, kolejna walka, Shao Kahn w tle. I teraz, moi drodzy, tak, spotkaliśmy oficjalnie Shao Kahna, więc mogę teraz już śmiało powiedzieć, że Shao Kahn jest narratorem każdej walki. Round one fight, to właśnie mówi Shao Kahn w każdej walce. Dobra. Lecimy z Baraką. O kurde, już mnie tyra tymi swoimi ostrzami, kurde. No Czaksiu, czemu ty nie możesz kombosa najprostszego w świecie wyprowadzić? Halo, naparzam tego, ten kwadrat, a on w ogóle nie reaguje. Dobra. Chyba u Jaxa tak kombosy nie działają, jak myślałem. No dobra. Jakoś sobie poradzimy. Pięknie, mamy X-Ray. Ohoho! Dobra. Kręgosłup rozwalony. Pięknie. Dobra. Także wygrywamy. Tak, Jaxiu, całuj te swoje rączki. Coś bym powiedział, ale... Halo, sobie odpuszczę ci, co znają fabułę, wiedzą, o co mi raczej chodzi. Dobra. No kurde, ej, w ogóle Jaxi wyprowadza kombosów, nie? Ja wciskam te guziki, a on jakby w ogóle nie na te kombosy moje nie reaguje, co ja chcę wyprowadzić. Nie wiem, o co chodzi. Jaxem strasznie dziwnie się walczy, muszę przyznać. Jedyna po... Oj, 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 on... O! Nie, nie, teraz! Nie zaliczył mu X-Raya! Nie zaliczył mu X-Raya, jaki przegryw. Dobra, lecimy jeszcze. Ale moi drodzy, widzicie, no, mógł się rozdział 5 zakończyć, wiecie, znaczy rozdział 5 mógł tam skończyć rozgrywkę i wszystko byłoby kolorowo, bo wygraliśmy turniej i tak dalej, ale... Ale niestety, tak kolorowo to być nie będzie. Dobra. Nie, no nie mogę z tym... Jax jest tak wolny, że po prostu nie mam pytań, najwolniejsza postać chyba w całej grze. No i shit. Ciul w to. Dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra. Runda trzecia. Okej, okay, siadł mi X-ray na samym starcie, to jest dobre. Okej, okay, no i dobra, 1/3 HP już mu zeszła. Kurde, no co to ma być? Mhm. Dobra. No kurde, jego mać. No Jax, czy ty możesz? Ej, no daj podwrót kofa, on w ogóle go nie wyprowadza, no co jest tą postacią? No super. Zajebioza. Genialne po prostu. No wyprowadzam ten kombo, sam nie wiem, jakby... Nie wiem, dziwna jest ta postać. Dobra, robię cięcie, zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, mam to. Where's Sonya? Tell me, Major Briggs. Do you and she do anything other than rescue one another? Your next opponent will be... What is it? Excellent. It seems I have a pressing matter to attend to. With the Emperor's permission, we will reconvene later. What was that all about? I think we should follow. You okay? Sonya Blade. She is to be executed. My powers are compromised here in Outworld, but I will be able to transport us near enough to her. Maybe you could try for even nearer next time? Where are you?
I will inform you the instant I know. Wish this damn tracking device worked in here. This is just like my movie Time Smashers. We were going around and give it a rest, will you? Making my ears hurt. So what's the deal with you and Sonya anyway? She's smoking hot. It's not like that. I'm her CO. Honey like that under my command? Oh, I'd you'll want to stop talking now. But if it's not like that, then you won't mind if I... That's it! Time somebody shut you the hell up! No i super, musimy się widzieć jeszcze z Johnnym Cage'em, no świetnie. Dobra. Oczywiście to nie jest walka jako turniej, to się nie liczy oczywiście jako tam jakaś przegrana czy coś takiego. No nie, no po jajach tak, Johnny. Johnny, co ty? Dobra. Ja pierdzie, no przestań skakać jak małpa. Kurde, no nie mogę, to jest po prostu, ten Jax jest beznadziejny, nie? On mi się bije tak ciulowo, że nie pytam, on jest taki wolny. Ja, to jest wiecie, taki typowy wieś, jak coś się ledwo rusza, nie? Ja pierdzielę. Nie mam pytań po prostu. Nawet nie wiem, jak mi kombosy wyprowadzać. O, nawet nie wiem, jak ja to zrobiłem, jeśli mam być szczery. Może chwytem. Ej, może chwyt. Ej, chwyt to jest może metoda. Dobra. Kurde, jego mać. Chyba już połowa czasu minęła w tej walce. Znaczy w tej rundzie. No nie! No kurde, nie po jajach! No pff, ja pierwsze, to ten Jax jest beznadziejny! Ta postać jest tak ciulowa, że nie mam pytań po prostu, nie? On tak wolno atakuje! Coś czuję, że to będzie najcięższy rozdział w grze chyba. No przecież zobaczcie, jak on bije, no Simon wyprowadzi cios, to Johnny Cage już mnie 3 razy uderzy. Ja pierdzie, nie mam pytań, naprawdę. Beznadzieja, beznadzieja! No nie, jeszcze ten cios w jaja. No, super. Genialnie. Po prostu jak ja uwielbiam mordować X-Ray w tej serii, nie? Kurde, obrywaj, Johnny. Dobra, jeszcze jedna runda. Musimy to wygrać teraz. Jakiś teraz słabszy był ten Johnny, coś. Dobra. Ale ja wam mówię, jeśli przyszpilicie przeciwnika do ściany, to on głupieje, patrzcie. On nie ma co zrobić. Także to jest najlepsza taktyka, przybić go do ściany i po prostu naparzać, nie wiem, jakiegoś kombosa najprostszego. Jeśli nie umiecie się bić w tej grze. Tak jak ja. Dobra. Kurde, no nie, 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 nie dobrze, nie dobrze. Nie no, ej no cios w jaja, byłem w powietrzu przecież. No, haman! Komputer! Nie denerwuj mnie, nie wyprowadzaj ciągle tego samego kombosa. Aha, no genialnie. No nie! Kurde. Niedobrze, bardzo niedobrze jest. Dobra. Jest, mamy to. Pierdzie, ledwo. How you like that, Mr. Amos? Enough. Jackson Briggs, you will restrain yourself. Yeah, well, I... Someone approaches. Good. Maybe somebody else needs their ass whooped. Looking for something? The armory's restricted. You will leave now. Gonna have to ask nicer than that. Jeszcze Jade, no ja pierniczę. Taka szybka postać na taką wolną. Przecież to jest, przegram to po prostu. Nawet na łatwym, to nie ma znaczenia, moi drodzy. Zobaczcie, jaka Jade jest szybka. No, super. Nawet nie mam pojęcia, jak się z nią bić, tak szczerze. Dobra. Dostała jakiegoś tam ajajaj. Ona już pucha, no nie, no przecież nie mogę, no. Jax, jesteś beznadziejny. Naprawdę. Okropnie się tobą walczy. Jesteś tak wolną postacią, zupełnie jak Raiden. Raiden też jest taki wolny. No, jeny. No mówię, no zanim ja w ogóle wprowadzę kompost, to Jade już mi zabierze pół życia, no. Dosłownie. Chociaż dobra, nawet wygrywam o dziwo tą rundę. Dobra, mamy to. Kurde, Jade, ty strasznie ładna jesteś, trzeba przyznać. Nie wiem, naprawdę, mega mi się ta kobieta podoba. Dobra, lecimy, runda druga. Walcz, dobra. Okej. Wow. Dobra. Nie, ja pierniczę. Uwielbiam mordować X-Ray, naprawdę. Dobra. To będzie chyba jakiś mój przydomek od dzisiaj, mordować X-Ray. No kurde, Jade, obrywaj, no nie. Dobra. Trochę beka, bo mi się walczy z nią łatwiej niż z Johnnym Cage'em, ale dobra. Oj, oj, niedobrze. Nie dobra, chyba to przedwcześnie powiedziałem, co? Dobra. Uwaga, uwaga. Czyżby, czyżby? Mamy to, pięknie. Wrong place.
time, lady. Feel better? Listen, Cage. Don't worry about it. Guess we know where we are now, thanks to her. Yes, and where we must go. Let's do it. Come on, Cage. Raiden powiedział tylko, że wiemy, gdzie ruszać. Nie wiem, czemu nie było napisu. Ale że wy, panowie, piękni jesteście. If you had not dishonored yourself by attempting escape, we would not be here in this sewer. Sonya! Guards, stop them! So much for the surprise attack. She is the Emperor's property, human. She's nobody's property. No dobra, to lecimy, mamy Shivę. Nie wiem, jak to z Jaxem pójdzie, powiem wam, bo mówię, Jax jest zarąbiście wolną postacią, to mi się ani trochę... Ej, co? Genialnie. Nie, w ogóle cztery rękie postacie są trudne do pokonania. Ajaj, co to ma być? Ej, to halo, co jest? Ej, to moment, daj się ruszyć, kobieto. Halo, moment. Genialnie, super, no co jeszcze? Moi drodzy, przypominam, to jest łatwy poziom trudności. Wyobraźcie sobie, co by było do normalu. Nie mam pytań po prostu. Au. Dobra, nie, nawet X-Raya nie używam, nie ma sensu już w tej rundzie. To jest przegrana na miejscu. Ja pierdzielę, Jax, nie cierpię cię. Znaczy, w sensie lubię cię tak jako postać, ale po prostu bije się tomu tak beznadziejnie, że nie mam pytań, nie? On jest tak wolny. Nie da się żadnego kombosa wyprowadzić logicznego. Ja pierdzielę, jeszcze ta Shiva mnie chwyta ciągle. Umierę, kobieto. Mogę cię chwycić? Mogę, dobra. Nie wiem, jak on ją rzuca tak dobrze, ale spoko. Wow, ledwo. Ja jestem ciekaw, czy ktoś przeszedł kampanię na najtrudniejszym poziomie. Znaczy, na pewno jacyś tacy ludzie byli, ale... Ale jeśli tak, to szacun, naprawdę, szacun ode mnie, bo... Nie wiem, jak ja bym miał przejść kampanię na najwyższym poziomie trudności, tak szczerze, nie? To jest chore, po prostu, ja sobie na łatwym nie radzę. A co dopiero na jakimś, kurde, trudnym czy coś takiego. Na normalu sobie nie radziłem. Dobra. Okej. Okay. No, come on, ona jest ta strzała. Jaxiu, proszę cię. Dobra. Jeszcze jedna runda, moi kochani. Chyba będzie koniec rozdziału, jeśli dobrze pamiętam. Round 3, fight. Dobra. Próbujemy. Zarąbiście. To tyle z X-Raya. Dobra. Próbujmy ten kombos. Te dwa razy trójkąt, to jest w miarę dobre. Wiecie, HP na szczęście schodzi też przeciwnikowi, kiedy ma blok. Tylko schodzimy po prostu mniej wtedy, także... No obrywaj, kurde, nie stosuj na mnie podcinek ciągle, dziadu. Obrywaj, kobieto. Jest, nie no, kobietą tu jest, ale czteroręką. Trzeba ci mieć kobietę, co ma cztery ręce? Ja bym nie chciał. To by było dziwne. Wow, no nie. Dobra, jest. I chyba koniec rozdziału faktycznie, bo dużo kasy dostałem. I guess extra arms don't make a difference. You sure have a way with women. You know me. I'm a class act. Thanks. What took you so long? Who's busy hitting me in the face? That's weird. I've got two sets of readings, heavy tech signals, both of them. Technology. Then they cannot be of Outworld. We need to confront the source of each signal. We might discover the one whose victory I must ensure. Wait, what about us? What are we, chopped liver? What? Perhaps you are right, Johnny Cage. You will stay close to me. Great, I close must've... as a shadow and twice as silent. Sonya, you're with me. Keeping my eye on you. Raiden, looks like you want to teleport yourself about 30 clicks that way. Rozdział 7, Smoke. Stay together, Tundra. Assuming your brother's identity will certainly draw attention. Not all of it welcome. You are right, Smoke. But assuming Bi-Han's identity is the best way to honor him. Let us proceed then. Sub-Zero. We should separate. Our fellow Lin Kuei will not be far behind once our absence is discovered. If only they had been more forthcoming with the details of your brother's demise,
We will find Shang Tsung. He will tell us all he knows. If he killed Bi-Han, he will die. Be stealthful as the night. And deadly as the dawn. The Emperor was wise to send me here. The Lin Kuei do walk uninvited in his realm. Wise though your Emperor might be, he was foolish to send his housemaid to interfere with Lin Kuei business. I am Kitana, Princess of Outworld, and I deal harshly with sharp-tongued intruders. Dobra, moi drodzy, ale już tej walki nie będziemy sobie rozgrywać, bo to już jest kolejny rozdział. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Mortal Kombat. Na razie!